naszą podróż po różnych dziwnych białych proszkach o dziwnym działaniu. Jednak inaczej niż zapowiadałem, dziś nie zajmiemy się wodorotlenkiem wapnia, a innym materiałem, o którym nie można po prostu nie opowiedzieć. Mianowicie zajmiemy się królem leczenia zachowawczego, cesarzem ubytków próchnicowych, czyli tlenkiem cynku z eugenolem. Cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy jest nazywany także eugenolanem cynku lub po prostu eugenolanem. Jest to materiał zaliczany do cementów tymczasowych, natomiast czasem pojawia się także jako materiał podkładowy. Jednak jego właściwości zaburzające wiązanie innych materiałów sprawiają, że jako podkład jest używany bardzo rzadko. Ten cement używany jest przede wszystkim do tymczasowego zamykania ubytków próchnicowych, jednak w instrukcji możemy też znaleźć inne jego zastosowania, jak na przykład zamykanie kanałów korzeniowych, czy cementowanie czasowe lub stałe uzupełnień protetycznych, takich jak korony czy mosty. Jest to bardzo ważny materiał w stomatologii, ponieważ posiada właściwości lecznicze, a nie jest to zbyt częsty widok w świecie materiałoznawstwa. Z tego powodu zajmuje on szczególne miejsce wśród używanych przez nas preparatów. Jak większość materiałów, tak i ten cement składa się z dwóch składników. Pierwszy z nich to tlenek cynku, a może cynku tlenek. Tlenek cynku, cynku tlenek, nieistotne. Każdy mówi na niego inaczej, raz w jedną, a raz w drugą stronę. Dostajemy go w postaci zwykłego, białego, bezwonnego proszku, który nie wyróżnia się absolutnie niczym na tle innych materiałów. Prezentuje się on w mniej więcej taki sposób i tutaj go pokażę na przebitkach troszeczkę z bliższej odległości. Drugi składnik znajduje się w buteleczce o nazwie eugenol. Jest to płyn, z którym mieszamy pierwszy składnik. Eugenol jest już nieco bardziej charakterystyczny, ponieważ posiada pewien kolor oraz bardzo specyficzny, dość intensywny zapach. Jedni mówią, że pachnie goździkami, inni twierdzą, że jedzie świątecznym piernikiem. Niektórym się podoba, a innym nie. Ten zapach albo się kocha, albo się go nienawidzi. Nie ma nic pomiędzy. Oba składniki mają swoje unikalne cechy, a łącząc je razem w cement otrzymujemy materiał, który posiada wszystkie ich cechy. Ale wracając do tlenku cynku. Jego pospolita aparycja podszyta jest niesamowitym wnętrzem. Proszek od tego cementu posiada bowiem właściwości kojące, osuszające, obkurczające, łagodzące i przeciwbólowe. To oznacza, że świetnie nadaje się do znoszenia zapaleń miazgi, ale też i innych tkanek. Osoby, które wiedzą co to odparzenia od pieluszek lub poparzenia skóry, mogą się zdziwić, ale w posypkach i preparatach na te przypadłości znajduje się właśnie tlenek cynku, który świetnie sobie z tym radzi. Natomiast drugi składnik, czyli płyn o nazwie eugenol, to już zawodnik równie mocny w działaniu, ale o nieco gorszym charakterze. Około 30% tego płynu stanowi sam czysty eugenol. A dodatkowo około 62% składu całości stanowi kwas ortoetoksy benzoesowy. Trudne nazwy, nie? Proszę powtórzyć 3 razy szybko. Taki skład sprawia, że eugenol stosowany w tym cemencie posiada właściwości takie jak drażnienie miazgi, silne działanie dezynfekujące, po prostu działa mocno bakteriobójczo oraz posiada działanie odontotropowe, a w dodatku zaburza wiązanie innych materiałów, takich jak kompozyty, cementy krzemowe czy kompomery, ale znany jest także z zaburzania wiązania i innych materiałów. I tak jak mówiłem, po zmieszaniu tlenku cynku z eugenolem otrzymujemy cement, w którym połączymy wszystkie cechy obu tych składników. A na czym polega jego działanie lecznicze? Zapytacie. Materiał ten stosowany jest szczególnie w przypadku głębokich ubytków próchnicowych i to często z tym związane zapaleń miazgi. Stosujemy go w celu zniesienia zapalenia miazgi, jak i dezynfekcji samego ubytku. Generalnie chodzi o to, że w przypadku zaawansowanych zmian próchnicowych, po opracowaniu tkanek zmienionych istnieje dość duże ryzyko, że bakterie zdążyły schować się w kanalikach zębinowych. I choćbyśmy płukali, dmuchali i na tacę w niedzielę hojnie rzucili, to i tak nie uda się z tych kanalików przepędzić tych bakterii. Dlatego w takich przypadkach stosujemy właśnie ten cement, który zamyka ubytek na okres tak średnio, od 7 do 14 dni. I w tym czasie działanie eugenolu ochoczo morduje chowające się w zębinie bakterie. Po takiej dezynfekcji maleje ryzyko wystąpienia próchnicy wtórnej po założeniu wypełnienia stałego.
A przy okazji, jeżeli występuje zapalenie miazgi, to tlenek cynku powinien złagodzić ten stan. Brzmi nieźle, prawda? Jest jednak pewien haczyk. Działanie dezynfekujące eugenolu wynika z tego, że jest on kwasem w głównej mierze. A niestety miazga nie za dobrze znosi, czy też nie za dobrze toleruje kwasy w swojej okolicy. Dlatego tego materiału nie wolno stosować do bezpośredniego pokrycia miazgi. Nie wolno. Zakaz totalny. Takie działanie spowoduje podrażnienie i stan zapalny. Tlenek cynku z eugenolem należy stosować w tak zwanej metodzie pośredniej, gdy do miazgi mamy jeszcze kawałek zębiny lub inny materiał podkładowy. A jeżeli chodzi o działanie odontotropowe, to jest rzecz, która często sprawia duże problemy w zrozumieniu. Niestety w naszej medycznej branży definicje są zawiłe, wielowątkowe i trudne do przyswojenia, jak niektóre seriale w telewizji. Ja to rozumiem, dlatego postaram się prosto i na temat. Zatem, działanie odontotropowe polega w skrócie na tym, aby pobudzić miazgę do wytwarzania cienkiej warstwy zębiny wtórnej. Jo! Voila! Cała filozofia. No ale nie byłbym sobą, gdybym to tak prosto zostawił. Troszeczkę więcej trzeba o tym opowiedzieć. Żeby zrozumieć nieco dokładniej ten proces, musimy się cofnąć do odontogenezy, czyli tworzenia się zębów, czy też mineralizacji tkanek twardych zęba w zawiązkach zębów. Dla ułatwienia pomijam pełną odontogenezę i pomijamy miazgę i cement korzeniowy. Niepotrzebne mi to do szczęścia i skupimy się na innych tkankach. W tym etapie życia zęba dochodzi do mineralizacji szkliwa i zębiny. Te dwie tkanki to tkanki mineralne, niekomórkowe, czyli nie są zbudowane z żadnych komórek, a bardziej ze struktur, jak pryzmaty czy hydroksyapatyty, prawda? Znamy. I te struktury muszą być wytworzone. No a co może je wytwarzać jak nie komórki? Mianowicie szkliwo wytwarzają ameloblasty, a zębinę odontoblasty. I to te odontoblasty nas najbardziej interesują. Te komórki są trochę jak robotnicy na budowie. Dostają materiał i budują dom. A gdy już go wybudują, to znikają. I tak jest właśnie z tymi komórkami. Po wytworzeniu zębiny po prostu znikają, ale nie wszystkie. Po zakończeniu ich działania część z nich zagłębia się w miazgę zęba i zasypiają. Ich obecność sprawia, że w późniejszym okresie możemy je pobudzić do działania, szturchając dosłownie palcem, mówiąc: ej, ty, wstawaj, buduj zębinę. I to właśnie robi nasz dzisiejszy cement. Pobudza te uśpione w miazdę odontoblasty do wytwarzania zębiny wtórnej. Tym jest właśnie odontotropia. To nie jest tak, że nam ząb odrośnie, ale zawsze jest szansa, że miazga pokryje się cienką warstwą wtórnej zębiny, co zabezpieczy ją na przyszłość. I nie u każdego i nie zawsze to wystąpi. Stosowanie tego materiału daje nam taką opcję, ale nie gwarancję. Jest to bardzo osobnicze zjawisko niestety. Nie u każdego musi ono wystąpić. No to skoro znamy jego szczególne działanie, to teraz ogólne zalety. Silna adhezja do tkanek zęba i to naprawdę bardzo silna adhezja, dzięki czemu ten materiał jest bardzo szczelny i hermetyczny, jest homogenny, twardy i bardzo wytrzymały. Jest także odporny na ślinę oraz wilgoć i co najfajniejsze, wiąże także w wilgoci, co bardzo lubimy przecież. Plus wszystkie te działania lecznicze i odontotropowe, o których do tej pory powiedziałem. Jest naprawdę twardy i wytrzymały. Przeżywa nawet pół roku w ubytku bez większego uszczerbku. Ale posiada także i wady. Na przykład takie. Ograniczone zastosowanie ze względu na zaburzenie wiązania innych materiałów, drażniące działanie na miazgę, zła estetyka, porowatość, chropowatość i zaburzenia smaku u pacjenta. Pacjentowi wszystko smakuje i pachnie na goździkowo. A teraz co do mieszania tego materiału. Cement mieszamy na chropowatej stronie płytki szklanej szpatułką metalową. Charakterystyczna jest jego długa plastyczność. Wiąże na płytce około 30-40 minut. W jamie ustnej też tak około 30-40 minut. Niektóre książki podają, że nawet 50 minut. A jeżeli zamieszamy go na płytce i czymś przykryjemy, na przykład płytką Petriego, to jego wiązanie może się wydłużyć nawet do 4 godzin.
nie stosuje się tu za bardzo proporcji. Producenci nic na ten temat nie mówią. Mieszamy go mocno, dociskając do płytki, nie dłużej niż 90 sekund, aż do uzyskania homogennej i jednorodnej, połyskliwej masy. Co do konsystencji, to każdy lubi inaczej i zależy, do czego go mieszamy. Miesza się go albo na krem do rozsmarowania, można także na gęstszą pastę, a niektórzy wolą na krucho, czyli aż będzie się kruszył w palcach, dosłownie jak kruszonka na jakimś cieście. Nie zmienia to faktu, że mieszanie tego cementu jest już naprawdę dość wymagające. Miesza się go ciężko, aż naprawdę ręka boli, niestety. Taki to cement już. Na przebitce właśnie powinniście teraz widzieć, jak mieszam ten cemencik w kilku wersjach konsystencji, na krem, trochę gęściej i trochę na krucho. I jak zawsze mieszam go z nosem w kamerze, ale tym razem większym problemem jest to, że trzeba użyć do mieszania tego materiału dość dużo siły. A trzymając go na stole, na którym stoi kamera, to staram się go mieszać na tyle delikatnie, żeby nie robić relacji z trzęsienia ziemi w Japonii dla Was. Także na ile mogę, to pokazuję, jak on powinien wyglądać po zamieszaniu. I ogólnie, jeżeli chodzi o ten cement, to chyba tyle. Mam nadzieję, że informacje podałem przystępnie i są one dla Was przydatne. W kolejnym filmiku pogadam o wodorotlenku wapnia. A póki co, to tymczasem i do następnego.